No i zaraz zobaczymy. Trener Łukasz Kluczek mówił, żeby nie zapeszać. Jest dobrze, wrócił spokój, oby ten spokój przełożył się na skok konkursowy. I teraz pięknie! I teraz daleko! Kamil Stoch, to są takie skoki, na jakie czekaliśmy. Brawo, pięknie, świetnie wyszedł z progu, bardzo dynamicznie, dobrze trafił w ten próg. 132,5 metra, proszę Państwa, więc pierwszy rezultat zdecydowanie powyżej 130-metrowy. Popatrzmy jeszcze raz, bo warto popatrzeć. Spokojna sylwetka w locie, świetne wyjście z progu, ładnie na tych nartach wyłożony, no jakby kontrolował wszystko, co się w locie dzieje. No i podejście do lądowania także nienaganne, z zaznaczeniem telemarku. Tutaj powinny być także wysokie noty sędziowskie. Ja sądzę, że dziewiętnastki będziemy oglądać z pewnością. Popatrzmy jeszcze, sędziowie ze Słowenii, Niemiec, Francji, Szwajcarii, Finlandii oceniają dzisiaj skoki. Noty bardzo wysokie, dodane 6,5 punktu. No i oczywiście Polacy brylowali i rozdawali karty. No i teraz Krzysztof Miętus, czwarty z biało-czerwonych. Popatrzmy na skok Krzysztofa Miętusa. Wczoraj 37 miejsce, nieco słabiej, ale teraz dobrze. Teraz daleko, teraz powyżej 125 metrów, powyżej punktu konstrukcyjnego. Brawo Krzysztof, no potrafili się zebrać, skoncentrować i odpowiednio skoczyć. 128,5 metra. No i drodzy Państwo, sytuacja, która, no nie pamiętam ostatniego konkursu Pucharu Świata, kiedy czterech biało-czerwonych było na prowadzeniu po 13 skoczkach. No tak, po pierwsze, że mamy sześciu, to jest ważne, wprawdzie w pierwszej części listy startowej, bo 20 Dawid Kubacki ma 20 numer startowy, no ale Łukasz Kruczek zadowolony. Nie wierzy. Jeśli, jak mówisz, kombinezony miały decydujące znaczenie na postawę Polaków, Krzysztof Miętus na drugim miejscu, 128,5 metra, druga odległość. Jeśli kombinezony... 8 metrów, siódme miejsce Maćka Kota w kwalifikacjach. Również dobrze spisywał się Maciek podczas skoków treningowych. Popatrzmy teraz na jego skok konkursowy. To jest ta najważniejsza próba. No i w granicach 125 metrów wylądowany. Tak, troszeczkę bliżej od Miętusa, od 126 metrów. Punktów dodanych, a więc troszkę mocniejszy wiatr, około 0,7 metra na sekundę w plecy Maćka podczas jego próby. Noty sędziowskie powinny być, myślę, około 18-punktowe, bo o dosyć ładne lądowanie, nie uciekała narta, rozłożone ramiona, no Maciek nie odciśle, telemark taki zauważalny. Tak, Maciek skacze bardzo ładnie technicznie, tak jak mówiłeś Marku, są 18 u Maćka Kota. On w tej chwili zajmuje trzecie miejsce. No i znowu mamy sytuację. Drodzy Państwo, w pierwszej szóstce jest pięciu Polaków jak i ostatni z naszych, Dawid Kubacki, w tym sezonie na razie najlepiej spisujący się 22-letni skoczek z Szaflarów. Teraz też wygląda na to, że będzie daleki lot. Brawo! To jest podobnie jak w przypadku Kamila Stocha. Około 130-metrowa odległość uzyskana przez Dawida Kubackiego. No więc na razie Polacy są najważniejszymi postaciami pierwszej serii konkursu na Grozę Titlis. Tyle tylko, że już swój udział w tej pierwszej serii zakończyli. Będą czekać na to, jak będą startować następni, ale wydaje mi się, że ci, którzy są w tej chwili na trzech czołowych miejscach, za chwilę na czterech czołowych miejscach, bo na pewno Dawid Kubacki w czołowej czwórce
będą mieli zapewniony awans do drugiej rundy. 20 na liście startowej był Dawid Kubacki, a więc za chwilę pierwszy będzie już w drugiej rundzie. A Dawid Kubacki jest na razie na drugim miejscu za Kamilem Stochem, przed Krzysztofem Miętusem, Maciejem Kotem. No, zastanawiam.